Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Mirror's Edge Catalyst. Tutaj... Wow, co ja widzę? Mamy nową dzielnicę najprawdopodobniej, ale nie to mnie teraz interesuje. Dlatego, że mamy dwa punkty postępu do rozdania i tak patrzę, co to jest? A, to jest ten nieszczęsny zakłócacz, jakieś rzeczy zablokowane. Dobra, czy powinnam zainteresować się walką? No właśnie, że nie wiem, czy to mi się przyda tak bardzo. Nie wiem, no może to by się przydało. Jak już tak czasami trzeba a to uciekać, a to coś tam. Tego praktycznie nie używam, ale może jeszcze to i super Fate może będzie bardziej wytrzymała. I zaraz, czy ja nie mam na mapie... No tak, nie mam celu zaznaczonego. No brawo ja po prostu. Tyle biec za tym właśnie celem i nie dobiec. Dobra, ciekawe czy mogę tutaj jakoś zeskoczyć i się nie zabić. Dobra, to już wszystko ostatnio co prawda słyszeliśmy. Naprawdę to miejsce wygląda tak uroczo, jak jakaś oaza spokoju, powiedziałabym. Ale... No właśnie, drzewa za szkłem, kurde, to jest w zasadzie smutny widok. Niby tak to wygląda... ładnie, spokojnie, ale... Ojej, Fate, co ci się stało? Ej, dałam radę i co, zgarnęłam to chociaż? No nie, przeleciałam obok, brawo ja, brawo, po prostu. To dopiero początek odcinka, a mi... a mi już tak kiepsko idzie. Myślałam, że dam radę się wybić, ale raczej nie zaryzykuję, wiecie? Wow, jakie śliczne wnętrze. Właśnie w różnych miejscach mi się podobają takie urządzone wnętrza z lejącą się wodą. Ogólnie wszelkie fontanny czy coś fajnie wyglądają, zwłaszcza takie w tym stylu utrzymane. Tak jakieś zen, nie zen. Oj, to... To ma swój wydźwięk. Parasole. Co to? Kwitnące wiśnie? Czy co? Nie wiem, co by to nie było. Nie znam się zbytnio na drzewach. Wiśnie to kocham jeść. Ale i kwiaty są piękne. No kwiat... kwiat... Kraj kwitnącej wiśni, oczywiście, krajem mych zainteresowań. No i cieszę się, że ta gra ma takie smaczki, że jakoś tam się no kojarzy. By nie patrzeć. Niezwykle nowoczesne wnętrze. Nie wygląda na zbyt komfortowe, wiecie? Ja w ogóle nie lubię takiej wizji świata, w której roboty wypierają ludzi i jakoś to do mnie nie przemawia. Nie, o Jezus, co to miało być? No i nie dosłuchaliśmy nagrania, bo zleciałam głupio.
Tak, bo nie raczyłam zakupić tego podwójnego biegu po ścianie, tak? I to będzie teraz miało swoje konsekwencje. No, fate, dobra, jeszcze raz może spróbuję, co? Chociaż martwi mnie właśnie to teraz z tym biegiem. No nic, zobaczymy jak to będzie wyglądało raz jeszcze. A może po prostu trzeba będzie znaleźć inną drogę? No, Fate, złap się, nie? Zaraz. No i zobaczę jeszcze tak, ruch. No właśnie, ten podwójny bieg po ścianie by mi się przydał. I co, nie mogę sobie tak punktu przyznać. Cholera. No i będzie problem, bo nie mam wystarczająco. Kurde, ale zrobiłam z tymi punktami. Mogłam chwilę poczekać, a to nie chciałam wejść na taką mądrą. Przepraszam was za miauczenie w tle, tak w ogóle. I tak, myślę, że popróbuję. A może właśnie da się. Jeszcze zobaczymy tak. No, fej, daj radę. Jest, 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 jest. Owszem, z podwójnym biegiem po ścianie, nie ukrywam, byłoby łatwiej, ale widzicie, jak się człowiek uspokoi i pomyśli właśnie na spokojnie, to wszystko da się zrobić. To mówią, dla chcącego nic trudnego. Tylko no, troszeczkę czasu zmarnowałam, ale tam dobra. A po poduszkach jakiś komuś wskakujemy. Jezu, ale to miejsce fajnie wygląda. Niby nie lubię różu, ale taki naturalny róż, właśnie jak na przykład kwiaty kwitnących wiśni. Ojej, tego nie było chyba od początku gry, jego balansowania. Właśnie takie naturalne. Odcienie to jeszcze przełknę w naturalnych jakichś rzeczach takich. Tutaj i tu znowu taka kombinacja. Och, jak fajnie, że chociaż raz coś mi się udaje. Dobra. Plastic, I'm at the waypoint. Good. Wait a second. That's it. There was already a VTOL patrolling near you. I'm having them respond to a policy breach. Make sure you get on it. A, dobra, mogę tutaj. W miarę bezpiecznie. Najpierw tak nie byłam zbyt pewna tego, czy to nie podpucha. Ej, troszeczkę skakania. To płatki kwiatu? Ale fajnie to wygląda. Romantycznie. Zaraz. Zaraz tu komuś wbijemy na romantyczną kolację, troszeczkę niezapowiedziani, ale. It's there. You need to catch it before they leave. Follow it and then use the mag to attach to it when they stop to hover. Już to widzą. Damn it! They're going to the wrong coordinates, idiots! Go after it, Fate. W sensie, że oła, 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 to będzie trudne pewnie. To mam go gonić, to znaczy na piechotę mam gonić helikopter. Aha! Po prostu super. Już to, co ta gra czasami sobie wymyśla, to jest aż, nie wiem, nie do ogarnięcia, gdzie on leci. Co, przegoniłam go nawet? A nie, tam jest, ucieka mi. Tak, jasne, przegoniłam go. A, różowe krzaczki. Cóż. Pamiętam,
tam w jakiejś tam... w jakichś tych młodszych klasach podstawówki. W ogóle pamiętam, jakieś były osobniki dzieciaków, które rysowały niebieskie drzewa, upierając się, że tak, że są niebieskie drzewa. No to teraz proszę bardzo, mamy dowód na to, że nawet jakieś różowe krzaki są. Dobra, trzymam stację, trzymam. Okej. Całkiem nieźle, tylko mam wrażenie, że jak zaraz w jakąś szybę wlecę i się zapnę na niej, to będzie kiepsko. Nie, on mi ucieknie, proszę, nie uciekaj mi. O, dzień Fate, widzieliście? Fajne. Dobra, co mi to tak zwalnia? Ależ pościg emocjonujący. Oj, właśnie. A propos szyby, o której mówiłam, że na jakąś pewnie biegną. Dobra, tutaj przez te drzwi. I co to jest? Alinka. Dobra, po lince to mogę sobie zjechać. Tu. Jezus, przez te wnętrza to naprawdę można się pogubić. Oj, fajny kominek. Nie lubię tych nowoczesnych, wyświetlonych kominków, ale to jakoś tak pasuje. Dobra, czy ona da radę? Dała, wow! Dobra, oczywiście już żadnych chipów nie zbieram, bo w sumie nie byłby to chyba zbyt dobry pomysł. Ojej, ojej. Tutaj, Fate, no... O Jezu, zablokowała mi się jeszcze pod stołem jakimś głupim. I co ja mam teraz robić? Takie coś zadziała? Aż się wierzyć nie chcę. O, Fate, ty wariatko. Ja nie byłabym tego taka pewna, ale... Okay, where do I get off? At the landing pad, of course. Then make your way through the maintenance tunnels to the big dock, where their service stacks are. To chyba już całkiem blisko. Chociaż no... To się nazywa być pasażerem na gapę. Chociaż no, to chyba nigdy nie jest komfortowe, już nie mówiąc o dyskomforcie psychicznym. Że teraz? What the hell? I can't let go here. No, don't kill yourself. That would be stupid. I mean, get off with the dobre sobie. To ja mam pilnować, kiedy będę nad jakimś budynkiem? Czy nie będę miała wyboru? Oj, szczerze nie podoba mi się to wszystko. Nie wiem, co powiedzieć nawet. No bo tu nie ma żadnego takiego miejsca, na którym ona by mogła wylądować i przeżyć. Bo też wylądować na byle jakim budynku, to chyba nie chcemy, co? Zaraz, tu się do jakiegoś zbliżamy. Okej. Ja nic nie robię, jakby co? To jest cały czas filming chyba jakiś. Okej, I'm at the top of the pump. Nothing broken. Sorry about that. My override didn't work. You have to make your way over to the big dog. Fajne nazwy tego wszystkiego. No i jest już nasza wirtualna nawigacja.
O, elegancko schodami. Chociaż to nie dla mnie. Dzięki za radę. Sama bym na to nie wpadła. Dobra, tyle już przeszliśmy, to nie uwierzę, że tak po prostu zginiemy. Dobra, ojej. Przecież to nie było tak wysoko. Zaraz, to no właśnie, musi być droga taka bezpieczniejsza i oczywiście naokoło. Tutaj. Dajesz, Bejt, dajesz. Tutaj, wow, chociaż raz się biedna nie obiła. I otwieramy. Tutaj. I wszystko jasne na dół. Tutaj. O Jezu, kolejne skakanie na rury. One są bardzo zdradliwe, jak na mój gust. O rany. Nie podoba mi się to. Ledwo ogarniam, co ja tutaj... Fate? Ej, no! Ona się nie złapała! No, przebiegła po tej rurce i się jej nie złapała. Dobra, wdech, wydech, nie ma co się irytować. Kopnij zakłócony dron. O rany, stąd zaczynamy. Dobra, nie no to... Jak stąd, to stąd, no ale... Dobra, tak... O nie, nie może być aż tak źle. Po prostu nie może. Tutaj? No i o nie, znowu, dobra. No ona mi musi na to doskoczyć, no właśnie. To nie wiem, co wcześniej wariowała. Tam? Rany, te odległości. I chwila, moment. Co teraz? Aha, ona jedzie, jedzie, jedzie. Tu? No, Fate, weź to ogarnij. Tutaj. Ojej, to jest wymagająca droga w dół. Nie jest taka po prostu sobie spadaj, człowieczku. A takie właśnie to coś zakombinuj. Czyli tak, jak najniżej, tak? Trudno jest tutaj się rozglądać, muszę przyznać. I to jest takie realistyczne i w zasadzie... Naprawdę fajne. Teraz tak. Tam jakoś by się przydało chyba doskoczyć, nie? Mhm. I winda sobie jedzie. Ha. I do. And it would be a tremendous addition if we didn't have to rely on visuals alone. I'll talk to Director Thor tomorrow. Ciekawe, co by było, gdyby ktoś sobie zażyczył pojechać w górę. Nothing planned. Why? Not cycling topside. Wait. I was thinking maybe you'd like a drink or just coffee. Zaraz, or... gdzie on ruszyć? Czy tu mam przeskoczyć? I po tym jakoś o rany. Aż dziwne, że mi się udało. I'm at the bottom of the elevator shaft. What next? Let me check. Yeah, you're close to the umbilical.
Make your way through maintenance to the outside and then cross na zewnątrz. No i co, do końca odcinka utknę, jak niby mam to zrobić. Tych nie mogą zakłócić. A mogę na przykład jakoś tak coś kombinować? O, mogę. Dobra. Dobra, to zakładam, że to było takie wejście, żeby zaraz zejść. Cholera? Jezus, już myślałam, że ona nie będzie miała czego się złapać. Ależ to było straszne. Teraz tu. A lubię te kręciołki takie. W sensie, no... Tam, Fate. W sensie te rury, na których Fate fajnie się tak obkręca. Co? Winda a la klatka dla ptaków. No, mogłam się tego spodziewać. Plastic? What happened to your family? They're in the Greylands. Why? How come you're not with them? I can't stand my sister. She's an idiot. Do you have a sister? No. Not anymore. Boże, to pytanie, ta odpowiedź. Aż nie wiem, co powiedzieć. Once you get through the fan system, you're at the main server stack. That's the heart of server stack in glass. I wish I could be there. Zaraz, to skoro mam po prostu tam się jakoś dostać, to co ja będę marnować czas? Jak pewnie mogę jakoś, no mniej więcej, lepiej, gorzej, ale jakoś tak się dostać. Aż się, że nawet życia nie tracę. No, od razu lepiej. No, feit, kuźwa! No, ja nie rozumiem tego. Dlaczego ona jakoś tak... dziwnie wyskoczyła i zatrzymała się w powietrzu. Nie wiem. Nie rozumiem tego czasami. No ale, no nie. Ja jeszcze w tym odcinku chcę tam skoczyć. No, nie! Znowu. I to teraz w jeszcze głupszy sposób. Nie, wiecie co? Teraz pobiegniemy tak, jak gra prowadzi. Tak, proszę bardzo. Śmiejcie się. W sumie i tak wcześniej ten wiatraczek pewnie się nie zepsuje, nie? No i co, jak teraz... Aha, znowu. Już chciałam powiedzieć, że jak teraz ona nie doskoczy jak trzeba, to nie wiem, co zrobię. No ale w sumie dalej jest szansa, że nam się to nie powiedzie. Nie, to wiecie co? Ja mam tego wiatraka przeklętego dość. Na razie to już będzie koniec. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trzymajcie się, cześć!